Polecam kanał Fizyczny Tuning. Prosto z gór. Siema wszystkim, tutaj z tej strony Damian i ja, czyli Łukasz. Łukasz z kanału Fizyczny Tuning. Dzisiaj zabierzemy Was na kolejną wycieczkę. Spędzimy taki pewny rodzaj aktywności fizycznej poza siłownią. Lubimy to pokazywać, ukazywać, zachęcać do tego, więc zabierzemy Was w takie ciekawe miejsce. Nie wiem, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć. Nie. W sumie i tak może, ale mogą po tytule się zorientować. To i tak się zorientuję. No to dobra, zaraz zobaczycie. Także my w tej chwili teleportujemy się, co? No. Może tak dzisiaj. O kurde. Ale tu zajebiście. No powiem wam, że wow. Ale szybko coś dojechaliśmy. No strasznie szybko. Dobry teleport, polecamy. Może będziemy tak podróżować. Ale te teleporty miejsc. Tylko u nas. Ale to tylko takie teleportacje na naszym kanale. Fizyczny Tuning. Dobra, wiecie pokażę, co? Pokażę wam gdzie jesteśmy. Akurat największe korki się musiałem zrobić, jak chciałem pokazać taki fajny widok. Jeszcze nie jesteśmy tam dokładnie w miejscu docelowym, ale zobaczcie, może część z Was, która tu była, skojarzy w ogóle to miejsce. Także patrzcie. 3, 2, 1, 0. Damian, my dopiero weszliśmy, a ty znowu jesz. A to ten, bo to wszystko dla widzów. Bo ja muszę mieć dużo energii. Znaczy nie martw się, jeszcze mam troszeczkę. Tymka, nagrywaliśmy timelapsa wam. Którego zobaczycie za 3, 2, 1. Bang. Spotkaliśmy się przed chwilą z bardzo fajną sytuacją, bo odnośnie w ogóle tematyki fitnessu, tam motywacji, takich rzeczy, to powiem szczerze, że można się motywować na siłowni, na treningach, ale przed chwilą przechodziliśmy koło małżeństwa, w którym kobieta tak fajnie doceniła to, że facet przeszedł całą tą trasę i powiedziała: dałeś radę. I naprawdę widać, że gościu poczuł taką fajną dumę, że mu się udało, że ktoś to docenił w ogóle. No mega, powiem szczerze, że nie myślałem, że w ogóle w trasie spotkam się z taką sytuacją i że to tak odniesie się do tematyki. No, co ty byś, Łukasz, powiedział w ogóle tego? To było miłe. Tak? To było miłe. Doceniłbyś? Tak. No, poszedłbym jeszcze raz. Ja doceniam tego pieska, patrzcie, patrzcie. Ej, wiecie co, w ogóle to zapomnieliśmy powiedzieć. Znaczy przed chwilą pewnie widzieliście taki znak, czy przed chwilą, parę ujęć wcześniej, Dolina Chochołowska. Także ogólnie chcę wam poinformować, że jesteśmy w Dolinie Chochołowskiej. Dawno tu nie byłem, Łukasz tu nie był w ogóle, tak? Byłem tu w ogóle, tak. Jest tu pierwszy raz. Jest zajebiście. Jest zajebiście. Na razie zajebiście. Oprócz tego incydentu, pan nas mógł przyjechać, ale jest okej, żyjemy, będziemy nagrywać dalej, nie musicie się martwić. No w ogóle to zrobiliśmy sobie takiego nawet nie przykusa, tylko poszliśmy sobie teraz na rękę, bo dostaliśmy informację, od razu mówię, od dwóch osób, Jarka i Patrycji. Dzięki za pomysł, żeby nie wybierać się do Dolnej Chochołowskiej z rana, tylko wyjechaliśmy o godzinie, nie wiem o której, ale jest godzina teraz. Na pewno 4 godziny spóźnienia. Tak, 16:19 jest teraz w tym momencie i my idziemy w tamtą stronę. Możecie w sumie na wideo zobaczyć, że ludzie idą głównie w tamtym kierunku, a my idziemy przeciwnym. Także spoko, zawsze warto tak sobie... Nie, że nie w strefie komfortu, tylko że troszeczkę inaczej sobie żyć, takim trochę swoim schematem ponad... Nie, że...
innym, no innym samochodem. My po prostu jesteśmy nieprzeciętni, no i nie ma co więcej dodawać. No, także kolejny ten, kolejne ujęcie, zapraszam. Zaczynają się coraz ciekawsze widoki. Nie wiem, czy mnie słychać. Tak. Powiedz to ty. Zaczynają się coraz ciekawsze widoki. Dobrze z niej co najlepsze. O kurde, Łukasz chyba poczuł klimat, bo docieramy na miejsce docelowe. Dobra, patrzcie na to. Nie no, po prostu mega jest widok. To jest nie do opisania, dopiero jak tak usiądziesz i naprawdę tak się zrelaksujesz tym miejscem, tak nie wiem jak to opisać w ogóle. Zrelaksuj się tym miejscem, no po prostu tak to ujmę, no nie? Wow. Wstąpiliśmy sobie jeszcze na herbatkę. Jesteśmy w Sronisku. W Sronisku. Przeciwbombowym. Nie no, w Sronisku jesteśmy, wbijamy się po herbatkę, bo się robi zimno. Zobaczymy, ile nam zejdzie jeszcze z tym zejściem w ogóle z tego miejsca. Może być ciekawie, no nie? Będzie trochę adrenaliny, bo się zrobi ciemno. Wstawiam, jest która godzina? No, 19, prawie 30. Dwie godziny się będzie sodzić, także porę mamy. Super, super pora. Tylko u nas, tylko z nami. Takie przeżycia, takie emocje. Te emocje, te wybuchy. Dobra, może jeszcze coś nagramy za chwileczkę. Zobaczymy, jak z tym powrotem będzie. Drówko. A. Pyk. Drówko. My idziemy. Idziemy sobie. Luigi i Mario w misji. Tak, idziemy sobie. Będzie ciemno, będą wybuchy, będą niedźwiedzie, tygrysy, wilki. No, może być ciekawie. Tygrysy, lamparty. Lamparty, tak. Wracamy. Już wracamy, wypiliśmy ciepłą herbatę. Załadowaliśmy delikatnie baterie. No może być przeciekawie, powiem szczerze, bo o tej porze to patrzcie, tu w ogóle nikogo nie ma. 19.40. Tak. Do schroniska. 19.40. 21.40 powinniśmy być na dole, ale spróbujemy narzucić jakieś dobre tempo. Takie małe cardio dzisiaj zrobimy. O, także zobaczymy, ile nam zejdzie zejście. Nie będę mógł się za długo. Już majacze. Nie będziemy za dużo może nagrywać, może jakieś urywki takie. Zobaczymy, może jakieś ujęcie jeszcze znajdziemy. Chociaż jest ciemno, więc może być ciężko. My już kończymy trasę, jest godzina, asystencie, która jest godzina? Jest ja już godzina się totalnie 20.55. Pokaż tam, pokaż. 20.55. My weszliśmy o godzinie
15.58. O 15.58 weszliśmy. Jest tam 20.55, 19.40. Tak? Wychodziliśmy. Wychodziliśmy. Także tyle nam zajęła trasa powrotna. Chcieliśmy nagrać tam przy kasie biletowej, ale no nic nie widać. Tutaj znaleźliśmy jakieś światło, także takie warunki mamy, jakie mamy. No i co? Mamy nadzieję, że spodobał się wam ten vlog. Postaram się. No będziemy jeszcze nagrywać, więcej nagrywać, coraz więcej, no tylko z czasem, no jest jak jest. Ale będziemy się starać cały czas, całe noce, całe dnie, widzicie, nawet w nocy nagrywamy dla was. Fajnie. Polecamy jak najbardziej, zapraszamy. Dolinę Chochołowską, tak. Dolinę Chochołowską. Może nie warto o tej porze. Zobaczyć. Mimo tego, że krokusów już jest mało, ale warto, naprawdę. Warto, warto. Godzina jest taka jaka jest. Nie wiem, czy polecać o tej godzinie, czy nie. Jest ciekawie, na pewno jest taki element takiego, nie wiem jak to nazwać w ogóle. Przyjdźcie i się dowiecie jak to w ogóle wygląda, ale fajnie, ciekawie jest. Jak się wam podobało, zachęcamy do subskrypcji i do lajkowania naszego kanału. Naciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nami. I co, widzimy się w kolejnym vlogu. Pozdro!